Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Skoki Narciarskie 2006 i właśnie w tym odcinku myślałem, żeby kontynuować tą karierę trenerską tak jak to chciałem, ale już trochę dużo tych wyszło odcinków. Nie chciałbym tej serii kontynuować w nieskończoność, więc sobie zrobimy jeszcze jedną rzecz i pójdziemy, zrobimy sobie solową, ale na trudnym. No właśnie, spróbujemy jeden sezon na trudnym zrobić i zobaczymy, czy uda mi się zdobyć choć jeden złoty medal. Dobra, imię. Imię będzie Maciej. Męczy Dupowski, o. Yo, dobra. Okej, okay, wiek już mu damy tam, co? Max 17? Dobra, 17 w sam raz. Kolor kasku. Gdzie to się ten kolor zmienia? Aha, tu. No dobra. Jakąś twarz tu wybierzemy. Dobra. A, może to? I kolor nart taki. Dobra. prędkość najazdu. No i właśnie na poziomie trudnym widzę, że tu mamy też technikę lądowania do rozdania, czego nie było na normalnym. Dobra. No ale w siłę wybicia i tak większy wywalimy. No dobra, sponsorzy. Podpisz umowę. O, jakie tu drożyzna sama. Szaleństwo, trening na małej skoczni. No dobra. Można to jeszcze technika lądowania do trenowania. Masakra. Dobra, kij, lecimy. Dzień dobry państwu. Zapraszam. Na belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. No i dobra, lecimy. Zobaczymy, jak to pójdzie na trudnym poziomie trudności. Miejmy nadzieję, że nie najgorzej. Poprawne wybicie. Oj. Ja nie mogę, jakie to hardkorowe jest. Na sygnał. Przed państwem. Ale jest to pierwszy, no dobra. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. Ale masakra, jakie tam krótkie są te. Już czuję, że będzie lipa. Znakomicie się wybił. Z lądowaniem będzie przesrane. Oto tabela z rezultatem. Dobra, czwarty. Ciekawe, jaki skok odda ten. Byleby się na podium dostawać. Ale fajnie. Znakomicie się wybił. Kurczę. Dobra. No, słabo. Rozwój, trening. Na siłę wybicia. Może na prędkość najazdu teraz. Później na formę walniemy. Dobra, lecimy dalej. Teraz K90. Okej. Okay. O nie, no nie, znowu ta skocznia. Co? Pominąłem niepotrzebnie. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki. Ale mamy wiatr z przodu, powinno być okej. Okay. Tylko przy tym lądowaniu ja się aż boję. Jest tak przewalone. Dobrze wyszedł z progu. Ale jest telemark. Tylko 58 metrów. Masakra. Łobizna. Nie wiem, czy się zakwalifikowałem. Nie. Jestem ciekaw, dlaczego tak słabo skoczyłem. Teraz przydałoby się formę. Dobra. Zapisz i lecimy dalej. Ale to szybko leci. Te skoki takie króciutkie. Fajnie się na początku skacze. Ciekawe, jaki. Jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny ze skoczków. No dobra. Zobaczmy, jak teraz nam pójdzie. No, troszkę zachwiane, ale jest lądowanie. Który? Serio, 32? Jak ja mam tu skoczyć tak rozwiniętym skoczkiem? Dobrze wyszedł z progu? Przecież ogólnie lot nie jest zły. A, jest 96, jednak się coś da.
Ale nie pierwszy, no lol. Co, 108? Ciekawe, jakie on ma statystyki. Bo na tych moich to wiele więcej nie skoczy, nie skoczyłem. Ale to chyba od początku się nie ma się wszystkiego wygrywać. Oj, lądowanie skiepściłem. Dobra, 10. Coś tam hajsu dostaje. Siłę wybicia dajmy. Dobra, może rozwój, jeszcze jakiś w sklepie coś kupimy, jakieś narty czy coś. O, do siły wybicia. Mogę kombinezony i narty też tylko. A kupimy takie droższe już, a lepsze. No i dobra, troszeczkę zainwestowałem, można lecieć dalej. Oberstdorfka, 120. No i dobra, lecimy. Wszyscy... wiatr z tyłu i to mocny. No i automatycznie widzę, że przy takim śniegu i przy takim oświetleniu jest tak rąbnięte trochę wygładzanie antialiasing czy coś, nie wiem. W każdym razie jest tak troszkę niewyraźne wszystko. Tak by się wydawało, jakby była mniejsza rozdzielczość. Dostałem się. Może ja będę to pomijał. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Też nie, dostałem się. Doskonałe wyjście z progu. Chyba coś jakieś poszła koperta, że się dostałem. Ale znowu to lądowanie. Mamy jest 9, dobra. Mogę jeszcze gdzieś tam wyżej podejść, ale na podium już nie mam co liczyć. Żebym to lądowanie potrafił na perfekt zrobić. Nie było najgorsze, ale... No, 7, coraz lepiej. Dobra, puścimy sobie rozwój. Na formę. No i dobra, zapisz. Kalendarz, no ostatnio sobie polecimy. Chociaż mogę i po 10 skoków w sumie. A na rozbiegu jest kolejny zawodnik. I tak chyba zrobimy. Dobra, to lecimy. Teraz 5 skok. O, o, teraz było ładnie, tylko że... No i to lądowanie. W sumie bardzo powoli idą te paski, to jest to do zrobienia, tylko że ja trochę panikuję. Przy tym. Muszę tak bardziej się skoncentrować i utrafić to. Dobrze wyszedł z progu. No właśnie. Tylko weź tu człowieku, tu się, skoncentruj się na tym, skoro ten skok trwa kilka sekund. Sekundy trwa. No przecież jak na tamtych skokach się latało i miałem... Chwilę musiałem się skupić na tym, chwilę na tym. A tutaj nie dość, ledwo co ustawię sobie lot, to już muszę od razu lądować. Strasznie to szybko. I słabiutko. Może 2 skoki? No, można. Technika lądowania. Aha, ja już wiem, dlaczego te paski mam takie króciutkie, bo jest technika lądowania bardzo nisko. Bo na poziomie łatwym domyślnie mieliśmy to od razu 50, więc automatycznie te paski były szerokie. I byłem kompletnym idiotą, że nie umiałem tego zrobić, tak żeby to jakoś tam wylądować. No dobra, to tylko na to wpływa. Dobrze wiedzieć, sponsorzy, jak to tam wygląda, co coś droższy. O, drożsi są po 190, no to dobra. Fajnie, fajnie. Będzie można coś później zaszaleć. Już z samych sponsorów. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. Żeby sobie nie poszli. Wystartował. Doskonałe wyjście z progu. A i znowu zepsułem. Proszę państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. No i tu mamy przynajmniej plusik na początku, bo trafiłem idealnie w środkowy ten pasek. Wybicie też nie było złe. Lot jest ok, i teraz lądowanie spaprałem. Chociaż było równo, tylko bez telemarku, więc nie najgorzej. Ponownie równiutko pasek na środku, przy belce. Wybicie również też książkowo,
O i telemark. Wow. No i w drugim skoku byłem pierwszy. Chyba prawie. Ile? Nota druga, 56 punktów. Nie, dużo mi brakowało, ktoś miał 70 coś. No dobra. 15 miejsce, super, coraz lepiej. Dajmy sobie formę teraz. Chociaż chyba oleję tę formę, bo ona i tak ma mały wpływ. Dobra, startujemy. Publiczność liczy na te... Teraz no to fajnie, że liczy. Skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. Mam zielone portki. Doskonałe wyjście z progu. Okej, jest zachwiany telemark, 92 metry. No i nawet... A, 20. Masakra na tym poziomie trudności. Ja się jarałem, że tam tak skakałem, ale to był po prostu łatwy. Ale w sportowych, takich zręcznościowych grach zawsze na poziomach trudności wyższych jest masakra. Oj. Trudno, żebym skończył grę na tamtym, przeszedł na ten i od razu już tutaj same złota zdobywał, to trzeba by jeszcze na normalnym z dwa sezony zagrać, albo tak ładnie rozwinąć skoczka. Ale tu się zima kończy, już nie ma czasu grania w skoki. Słabo. Siła wybicia. Może technika lądowania, żebym to mógł sobie jakoś tam to uczciwie wylądować. Dobra, lecimy dalej. Oberstdorf K90. Proszę państwa, na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Wiatr boczny, znowu, nie za ciekawie. Jakieś neony mi po bokach nawalają po oczach. Mocno wyszedł z progu. A i ponownie nie trafiłem. Na sygnał do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. Tak oczekuję, że od razu sobie poleciał. I? Dobrze wyszedł. A, słabe wybicie było. Ale jest telemark. Tym telemarkiem coś... Jest! Może będzie pierwsze złoto. Muszę to teraz dobrze zrobić. Jest szansa na złoto. Dobrze wyszedł z progu. A, już po złocie. Zepsułem lądowanie. Ale jest trzecie miejsce! Jest brąz. No i fajnie. Trening. Dwa skoki na technikę lotu. Okej. Okay. Sponsorzy, jak tam? Jeszcze jedne zawody. No dobra. Lecimy. Gapa. GA. Turniej w skokach narciarskich. GA? Dzisiejsza impreza jest częścią cyklu Pucharu Juniorów. Ostatni konkurs był no chyba jakoś tak, dobra. Skoczek w... Jesteśmy ciekawi, co tak, musiałem sobie przewalić cały alfabet po angielsku. Dobra. Widzę, że jednak jest tu szansa zdobyć złoto, ale trzeba skoczyć idealnie, jeszcze wylądować dobrze. A na rozbiegu jest kolejny zawodnik. Dobrze, że te kwalifikacyjne rundy te gregorystycznie nie są rozrobione. Byłem połowę nie przeszedł. By było słabo wtedy. Bym nie miał szansy nawet później zawalczyć. A jest 11. Widzę, że coraz lepiej. Mamy jeden medal na razie. No to teraz poprałem. Mocno wiało i są tego wyniki. Mowa z sponsorem się skończyła. To bardzo miło. Teraz sobie wezmę takiego droższego, który mi daje 3 razy tyle, co tamten. Tak mniej więcej. Trening, dwa skoki na siłę wybicia. I okej. Okay. Zapisujemy i lecimy. Tak czy już nie? No jeszcze jedno. Dobra. Na trening. Na sygnał do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. I... Dobrze wyszedł z progu. Fajnie, na początek. No! I ten telemark taki umęczony, ale jest. Ponownie wiatr boczny. Numerek 36.
Widzę, że już inne numerki są na tym poziomie trudności. Doskonałe wyjście z progu. No, ponownie taki telemark sobie, taki sobie, ale był. Jesteśmy ciekawi, co pokaże. Wystąpił. Znakomicie się wybił. No i zrąbałem lądowanie. Jak odległość była dobra. Ale jestem szósty. Rozwój, trening, dwa skoki. Może dam to formę, żeby nie było. Dobra, no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.